Witam nas wszystkich bardzo serdecznie, jestem Pamiętam96, a to jest kolejny odcinek z serii Destiny Carriera Gangstera. No i tak, w poprzednim odcinku zapomniałem zapisać grę. Całe szczęście, że ta gra ma automatyczny zapis, tak więc od razu to zrobię, czyli zapiszę. Bo wtedy to był odcinek 18, tak więc... Dobra, wszystko jest. A więc w takim razie wykonujemy. Oczywiście dzisiejszy odcinek to jest 19. No i tak, początek w poprzednim odcinku próbowałem trochę nawiązać do filmu Wabank, ale słabo to wyszło, dlatego że, no cóż, tu jest trochę inaczej. Znaczy najpierw chciałem, że niby, że wytrych po prostu, no do drzwi, a potem, no cóż, najlepiej by pasowało wiertło, jeśli już chodzi o Destiny Carriera Gangstera, dlatego że wiertło. No i wtedy na przykład, nie wiem, na przykład w ten sposób. Otworzysz, znaczy nie wiem, do strażnika na przykład, któryś z gości by mógł powiedzieć na przykład. Tylko jest, tu nie byłem żadnego strażnika w pobliżu, więc nie, ale no, przypuśćmy, że jest tak teoretycznie, czysto teoretycznie i wtedy otworzysz mi te drzwi, czy mam dokręcić, czy mój kolega ma dokręcić do tego wiertarkę. No, w ten sposób, tylko że w filmie było inaczej. W filmie po pierwsze, najpierw był tłumik, no i no, to był kulturalny napad na bank. No, to właśnie nie było włamanie, tylko napad na bank, więc raczej w ogóle, no, podobne do filmu raczej by to nie było. No, a później tam, oczywiście nie będę dokładnie mówił co i jak, dlatego że, no, dlatego że to byłby spoiler zbyt duży, znaczy inaczej, nie chcę mi się tego, znaczy inaczej, nie chcę poświęcać tego odcinku na opowiadanie o filmie, więc dlatego, no, a później tam było, no tak, kilka lat po wyjściu z więzienia, ten Quinto się nazywał, no i... No i zgarnęli go tacy goście, co robili napady. Kulturalne napady robili i tak. No i później tamten jeden pokazał tłumik i się spytał go tak. Wiesz co to jest? Oczywiście Quinn to wiedział, bo robił napady, ale więc no miał świadomość co to jest. Tłumik. Czy będziesz mówić, czy mój kolega ma dokręcić do tego rewolwer? A wiecie co to jest? Milczą. Ustnik. Od trąbki. Jestem muzykiem. No tak, to było... Tak, myślę, że nie tego zgarnęli. Oczywiście wiadomo. Dobra, nieważne. Nie będę spoilerował. Dobra, tyle, jeśli chodzi o ten film. No, dobra. A więc tak. Ale teraz zajmiemy się już na serio grą Destiny Carriera Gangstera. Tak więc w takim razie dziś nie będziemy w ogóle... W ogóle nie będzie stylu typu Wamank, tylko będzie po prostu zwykły styl. Taki jak zwykle, czyli... Cześć wszystkim, jestem Pamiętam96, a to kolejny odcinek serii Destiny. Już 19. Ależ ten czas szybko leci. I ruszyli. Matmaguma, Tucker oraz John Goff idą naprzód, natomiast Frankenstein postanowił spróbować dostać się od tyłu. Matmagu dotarł pierwszy już na miejsce i czeka tylko aż cała reszta dojdzie. A zwłaszcza Matt Tucker, w końcu to on odpowiada za otwarcie drzwi. Frankenstein w tym czasie otwiera, a Matt Tucker w tym czasie otworzył. Oczywiście wiadomo, trzeba poczekać, aż wszyscy pójdą. Dobra, Frankenstein wchodzi do środka, od tyłu. No a tutaj cała drużyna zaraz wejdzie. Jak widać, tuż za strażnikiem idą. Oczywiście na szczęście znają jego stopień widzenia. Matt Tucker oczywiście najpierw zajmuje się otwieraniem wszystkiego. No i idzie Matt Smagu i Matt Tucker. Tymczasem John Goff oczywiście sobie poczeka tutaj. No bo w końcu tutaj... Nikt za tych drzwi nic nie zauważy. Oczywiście teraz wychodzi. No bo wiadomo, w biureczku znajduje się coś cennego. Oczywiście poczekał, żeby nie włączyć alarmu. No niech się tym zajmie. Tymczasem Attacker i... No cóż, panowie, trochę sobie poczekacie niestety, ponieważ John Goff najpierw leci do skarbów, a potem... Wykonuje dalszą część planu. To też część planu, ale... Oczywiście wiadomo, trzeba się schować, ponieważ strażnik nie będzie tam stał wiecznie i zaraz będzie tędy przechodził. Dobra, można wrócić do otwierania. Tymczasem, oni czekają. No cóż, Frankenstein na razie będzie sobie czekał przed tymi drzwiami, ponieważ i tak dalej się nie wejść nie da. Otworzył. Wziął hajs. Schował, zamknął szufladkę jak nigdy niby nic. I idzie wykonać plan. Oczywiście wiadomo, jak kliknie dźwignię to...
Zika laser. Oczywiście pojawia się tutaj. Nie można wyjść przez to. Tutaj strażnik znowu wraca, tymczasem oni przewiercili się przez drzwi i wiercą dalej. Oczywiście wiadomo, tutaj nic ciekawego nie ma. To jest biuro, przez które trzeba przejść, aby wyłączyć wszystkie zabezpieczenia. Oczywiście wiadomo, on cały czas chodzi, żeby strażnik przypadkiem go nie zauważył. Dobra, Matmagu już może iść w stronę dźwigni. Ten nie, no, może już się zajmować otwieraniem drzwi, ale nie może jeszcze tam wejść. Dobra, teraz już może otwierać te drzwi, jak widać. No i przełączyć te dźwignie, aby wyłączyć kolejne, że tak powiem, lasery. Jak widzicie, zgasły. No, te nie gaszą oczywiście, ale jest na to prosty sposób. Prosty, niezawodny, który zawsze się sprawdza. Nie wiem, co by musiało być takiego, żeby się akurat ten pomysł nie sprawdził. Chyba musiałoby się nawzajem pilnować te alarmy. Jak widać, w tym przypadku można je po prostu wyłączyć. Strażnik tymczasem jest w jakimś miejscu, gdzie nie będzie zbytnio przeszkadzał. Tak więc można się zająć wyłączaniem alarmów. No i tutaj najlepiej trochę czasami poczekać, czasem nie. Dobra, tym razem nie. I tu jest ten punkt, w którym to wszyscy mogą po prostu już opuścić swoje pozycje i pójść do miejsca zbiórki. Dobra, alarmy wyłączone wszystkie, teraz pora iść do miejsca zbiórki. Miejsce zbiórki znajduje się tutaj. No i pora ruszyć. Ruszyli po raz kolejny. Tak naprawdę to nie ruszyli, tylko ciąg dalszy, to jest cały czas plan. Jak widać, laser się również tu włączył. Tak, Mataker oczywiście musi wyłączyć alarm, ponieważ niestety umknęło w planie, czy on jest, czy on pilnuje tego sejfu, czy nie, więc lepiej wyłączyć, jak dla bezpieczeństwa. Wiadomo, to może podciągnąć kartotekę Matatakera, a już nie świeci wcale, że tak powiem, niską ewidencją. Wyłączamy oczywiście kolejny alarm, choć aczkolwiek może jest on wyłączony już przy pomocy dźwigni. Oczywiście Frankenstein rozgląda się po całym skarbcu. No i wiadomo, co przykuwa uwagę. Nie te wory, których jest bardzo dużo, lecz te złota, które są dużo warte niż te wory. No i zdecydował się podnieść kilka sztab. Akurat tylko dwie był w stanie wcisnąć. Plan alternatywny niestety nic nie dał. Nadal był w stanie udźwignąć tylko dwie. No cóż, trudno. Tak bywa w życiu cyfrowym, komputerowy. Zobaczmy, co w tym czasie John Goff. John Goff w tym czasie próbuje w końcu złamać szyfr do tego sejfu. Cały czas, znaczy on nie łamie szyfru, tylko po prostu w niekonwencjonalny sposób próbuje otworzyć sejf. To, no cóż, żeby zdobyć z tego, no, dodatkowe oszczędności. Każdy, no, o, już, Mattacker oczywiście już poszedł, otworzył drzwi, wyłączył wcześniej alarm. No i teraz jedyne, co pozostało, to, no, że tak powiem, dołączyć. Oczywiście wiadomo, tutaj się znajduje element, który będzie bardzo problematyczny, ale to pod... A może teraz? Jednak zdecydował się teraz. Dobra. Tutaj wszyscy czekają, ten czeka. Ten z wiertarką myśli, że otworzy te drzwi. No i nie myli się. Otworzy te drzwi. W końcu to są żelazne, a nie... Kiedyś ja myślałem, że to są szklane drzwi, ale one nie są szklane, tylko są po prostu z żelaza. I tej stali. Jej nic nie otworzy, tylko wiertarkę. Łowem by się tego na przykład nie dało otworzyć. Dobra. No drzwi antywłamaniowe to są po prostu. Tymczasem. Oczywiście wiadomo. Strażnik z góry może za, no, usłyszeć cały ten przechod, no, całe to wiercenie, dlatego trzeba poczekać, aż sobie pójdzie do góry. Mattacker oczywiście sobie, no, czeka. Mattmagu również i John Goff tutaj już prawie otworzy zaraz. Dobrze, że nie używa też tak głośnego narzędzia jak Mattacker, bo wtedy by był skończony. No cóż, to nic, że laser tu jest. On i tak nie sprawdza tego lasera. Zresztą tego lasera chyba nie widać. To jest zrobione, żeby w planie było widać, ale chyba one są niewidzialne. Pod czerwień to chyba jest, albo nie wiem, pod zieleń chyba, bo to jest zielony, więc jest pod czerwień, albo ultrafiolet to było jakoś dziwnie. Ale pod czerwień, promienie pod czerwień, to są niewidoczne. Dobra, można już wiercić. Tymczasem, dobra, ten się... O! Ten używa wiertarki. Dziwnie to słychać. Ten otwiera drzwi, wchodzi tam. Ten
Zobaczymy, czy w ogóle te alarmy można rozłożyć, bo niestety nie zdążyłem się przyjrzeć. Jeśli chodzi o, otwiera safe, wyciąga oszczędności, które już, no, zawsze trochę więcej to jest kasy. Oczywiście wiadomo, ten jeszcze sobie czeka. No i teraz trzeba poczekać, oczywiście, aż pójdzie sobie stąd strażnik, ponieważ zaraz będzie niebezpiecznie. Blisko jest, ale no, już sobie idzie. Może już Matt ma go ruszać powoli, ale nie. Trzeba poczekać, aż John Goff pójdzie. John Goff będzie jego przewodnikiem tak zwanym, że jak on pójdzie, to znaczy, że Matt ma go też może już ruszać. I tak. Matt Tucker oczywiście czeka. No, na co czekamy? Może już czas iść. Wiadomo, trzeba czekać, bo jeszcze ze schodów może zobaczyć. Strażnik. Dobra, idziemy. Matt, możesz już wyjść. Idziemy. Przyjąłem. Bez odbioru. Znaczy nie, nie musi mu mówić, że może już iść, bo on wie, kiedy ma, w jakim momencie iść. Mają wszystko zaplanowane. Dobra. Widzę, że alarmy już Matt Tucker wie, jak rozłączyć i wszystko inne, dobra. Można je pojedynczo bezpiecznie rozłączyć. Tymczasem, kolesie oczywiście będą brać taby złota, ponieważ są bardzo cenne. Dobra. I wiercenie. Cóż, czekamy na niego, czy idziemy do samochodu już? No oczywiście, że będziemy szli. Cała ekipa sobie stoi. No nie cała, bo reszta ekipy jest poza kadrem. Zaraz idziemy. Musimy czekać, aż otworzy safe. To trochę może zająć. Jeszcze nie. Czekamy. Dobra, można ruszać. Dobra. Jak widać. Dobra, możesz iść już. No, powiedzieli mu pewnie, więc. Nie, nie powiedzieli, oni tak zaplanowali, że Frankenstein wyjdzie trochę wcześniej, aby zdążyć szybko do pojazdu, żeby nie marnować zbyt dużo czasu. Zwłaszcza, że długo się idzie z takim załadunkiem. Zwłaszcza, że on jeszcze jest powolniejszy. Oczywiście wiadomo, oni nadal czekają i myślą, że... O, no, kiwają, ale jeszcze nie. Czekać, aż otworzy, żeby był mniej więcej z tą samą szybkością, żebyśmy doszli. No, Matt Tucker, szybciej otwieraj ten safe. Koledzy czekają. No to se jeszcze poczekają. Some fire. Dobra. Nieważne. No tak. Oczywiście diamencik jakiś to chyba jest. Dobra. Ten podnosi oczywiście sztabę złota, tylko jedną jest każdy w stanie udźwignąć. No i John Goff również jest w stanie tylko jedną udźwignąć, ale co jest fajne? Że Matt Tucker też jest w stanie jedną sztabę udźwignąć. To jest właściwie bardzo fantastyczne. No i wszyscy, no i wszyscy mogą iść. Jakby miał wiertło oczywiście, to by nie był w stanie wtedy, czy tam świder, ten wielki świder, gdyby miał do wiercenia, to by nie był w stanie udźwignąć jednej sztaby złota. A dzięki temu, że nie wziął wielkiego świdra, tylko wiertarkę, no to jest w stanie udźwignąć, no, udźwignąć jedną sztabę. Dzięki temu każdy podniósł sztaby, a Frankenstein oczywiście udźwignął dwie sztaby. Czyli jest ich w sumie pięć, no pięć sztab. No i udało się! No, to się nazywa udany skok. John Goff się ukrywa przed policją teraz. Ciekawe, czy zgarnie zapłatę za swoje usługi. Pewnie tak. W tej grze tak jest zrobione. No, w Grand Theft Auto 5 nie było na przykład czegoś takiego. Jak się jakichś słabych gości zatrudniło, to wtedy można było odzyskać, znaczy zdobyć tą forsę i wtedy mniej pracowników było do, no, do opłacania. No ale dobra, nieważne. Ja tu w dygresję wpadam. Na razie póki co. Dobra, nieważne, nieważne. A, dobra, nie, nie.
No i tak, oczywiście wszystkiego nie zdobyliśmy, bo się nie da tutaj wszystkiego fizycznie zdobyć. Nie pamiętam, czy w poprzednim odcinku, jeszcze poprzedni wspominałem, ale no, jak widzicie, zdobyłem bardzo dużo. No i nie byłoby tak dużo, gdybym miał zbyt dużo, na przykład zbyt ciężkie narzędzia, gdybym miał. Bo wtedy byłby problem, no całkowity problem wtedy byłby z załadowaniem właśnie tej sztaby. A więc w takim razie klikamy dalej. Tak wygląda ekwipunek. Pełen ciekawych rzeczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No, dużo tych rzeczy. Część z nich jest bardzo cenna, część z nich, że tak powiem, bardzo cenna. Jeszcze, no, tyle rzeczy normalnie od groma tego wszystkiego. Jeszcze jakieś tam informacje z biura Neo. Co to? Plan podboju wszechświata. Ale nie czytałem, co to jest. Dodatki Neo ze strefy 51. Dobra, nieważne. A więc tak, tyle rzeczy jakichś tam, no, niekoniecznie związanych tam z czymkolwiek innym. Dobra, następny plan oczywiście to będzie, że tak powiem, no, ciągle mówię, że tak powiem, zauważyłem to jakoś ostatnio, z biegiem czasu. No więc tak, postaram się tego nie, no, w ten sposób nie mówić, tylko jakoś inaczej. No, będzie to, kurczę, i teraz się mówiłem z rytm. Będą koszary. No, koszary, bo niewyraźnie powiedziano. Będą koszary. No i tak. Ale zanim będą koszary, to najpierw trzeba drogą licytacji sprzedać fanty. No i tak. Kto da więcej? No nie. Ja tu oczywiście już wiem, że no, że tamten Bob Nudziarz da więcej, ale chcę dać szansę też innym. Któż to wie, może będą, może akurat dadzą więcej. Ale raczej wątpię, żeby dał więcej. Zresztą i tak już nie zbieram aż tej kasy, żeby, no, ewentualnie na narzędzia, ale raczej się już nie przydadzą, nie przyda się aż tyle narzędzi. W tym odcinku, prawdopodobnie, znaczy nie w tym, znaczy w następnym, albo jeszcze następnym to tajemnice, bo, dobra. Ile dasz za te? Jak osadnik. Po co ja mam to robić, skoro wiem już, który da więcej, więc nie widzę sensu znów marnować czasu. Skoro wiem, no to niech tak pozostanie, no nie? Znaczy inaczej, w inny sposób. No skoro wiadomo, skoro wiem, no to, że Bob Nudziarz daje więcej, no to, mam to spisane, no to, po co mam to sprawdzać? Nie muszę tego sprawdzać. Szkoda czasu na odcinku, a chcę, i tak chcę to, no, znaczy cięcie zrobić na pewno tutaj też sporo cięć będzie, no, montażu. Oczywiście ściszyłem sobie mikrofon, ponieważ za dużo dźwięków z tławy wyciągał i przez to potem miałem zbyt sporo montażu. A gdy nic nie mówię, to raczej nie zawsze chcę wycinać, zwłaszcza gdy jest gameplay, bo czasem na przykład gram, a nic nie mówi i wtedy nie ma sensu wycinać, bo wtedy, no, gameplay traci na jakości. Dlatego lepiej, no, czasami po prostu nie wycinać. A jak są dźwięki w tle, no to potem ciężko nie wycinać. Cichszy mam mikrofon, ale no, znaczy ustawiałem niższą moc o 10. Znaczy da się tylko 10, 20 albo 30. To ja ustawiałem oczywiście 20 zamiast 30 jak zwykle. Tak więc, jeśli mówię trochę za cicho, to sorry, ale niestety nie chcę wyłapywać dźwięków z tła. No a jak wyłapię, to trudno, ale i tak będę ściszał pewnie albo wycinał. Bo inaczej się po prostu nie da nagrać bez dźwięków z tła. Czasami się da, czasami są stuprocentowe warunki i raz taka okazja była. Już nie wiadomo, kiedy będzie kolejna okazja. Na pewno jeśli miałbym Kagurykę o rundę drugą nagrywać, no to bym musiał mieć. Kurczę, myślałem, że mi się wysypała gra przed chwilą. Ale dobra. Nie wiem, znaczy nie, inaczej, w lewej słuchawce, znaczy w lewym głośniku w ogóle jest problem, że nie słychać, po prostu cichsze są dźwięki. Nie wiem, czego to jest, no ale możliwe, że po prostu wina karty dźwiękowej, że mam, no, słabszą czy coś, nie wiem. Znaczy nie mam trójwymiarowej, chyba. Dobra, cześć, ile dasz za te, przedmioty? Pokaż te, przedmioty bliżej. Nie wiem, jaki głos ma, nie pamiętam. Już dawno byliśmy u Nudziarza coś sprzedać i dzisiaj będzie ten dzień. Ale nie będzie żadnej muzyczki w tym, dlatego że. No, dlatego że chcę sprzedać te rzeczy, no nie? Sprzedajemy.
dużo rzeczy, pieniądze z muzeum rzeczy. Kurczę, ja będę chyba bogaty. Chwila, to jeszcze nie wszystko, jeszcze jedna sztaba. Teraz to już jest wszystko. Będę miał 33 041. Interesy z tobą to przyjemność. No, to sobie chodźmy, już stąd teraz tak. Teraz chyba trzeba kupić nowy wytryk, bo nie wiem, czy ten nie jest zepsuty. 8 użyć. 5 użyć. Dobra, sprzedam ten za 5, ten co ma 5 użyć i kupię nowy. Bo taki mam plan. Tak mam w planie. Tak więc. No cóż, takie zasady. Skoro jest w planie, no to trzeba korzystać z zasad, znaczy z możliwości. No tak. Piękne miasto, co nie? No jak widzicie, jest bardzo przyciemnione to miasto, nawet w środku dnia. Ale wszystko się wyjaśni za kilka odcinków, więc jeszcze, że tak powiem, będę to starał się unikać jeszcze tego tematu. Jeśli chodzi o, no, o porę dnia w tym mieście. Gdzie jeszcze? Dobra, nieważne. Niech on sam pójdzie, może zna drogę. Doszedł już. Oj. Dobra, nieważne. Wchodzimy do tego domku. Znaczy, to nie jest domek, to jest ten. No, hardware. Angielską nazwę sobie powiem z polski. No właściwie nazywa się hardware, ale jest to handlarz sprzętem. Chciałbym sprzedać. Tylko oczywiście taki, który najmniej. Dobra, czy łom można sprzedać? Łom ma 23 użycia, to nie opłaca się sprzedawać. Wiertarka ma 5 użyć. Ja bym sprzedał wiertarkę i kupił nową, ale. Dobra, możliwe, że się jeszcze. No, możliwe, że się nie przyda już do końca gry, zobaczymy. No, karty oczywiście nie sprzedamy. No właśnie, to co 5 razy do użycia miałem sprzedać. Dobra, gotowe. Trzeba poczekać, aż minie sekunda. Dobra, a więc chciałbym kupić. Oczywiście to samo tu sprzedałem. Jak widzicie, wszystkie narzędzia są dostępne teraz. Oczywiście wiadomo, co ja chcę kupić. Ja chcę kupić wytryk. No, gotowe. Być może escape'em wyłączyć okienko sklepu. Nie trzeba koniecznie klikać OK po kupieniu. Po sprzedaniu chyba też, ale nie wiem. Znaczy po wybraniu do sprzedania. No i teraz wracamy do domu i planujemy. Niech on pójdzie sobie tą swoją drogą, tą, którą zna bardzo dobrze. Do motelu oczywiście wracamy. No a zauważyliście, że tutaj wisi podobny plakat do tego, co był w biurze Neo? No, ja też na pierwszym rzut oka myślałem, że to jest, ale jednak nie. To nie jest żaden move po prostu. Tak sobie po prostu jest. Podczas planu nie można było tego zabrać. Po prostu to jest dekoracja. Taka jak na przykład ten element. Ale bardzo podobny do tego obrazu w biurze Neo. No dobra, nieważne. Nie mnie oceniać wystrój. Dobra, i co teraz? No już czas, żeby skończyć odcinek, ale. Chcę już zacząć tworzyć ten plan, żeby było coś mniej na następny odcinek, a nie, że nie wiadomo ile jeszcze będzie. Nie chcę, żeby kolejny plan trwał więcej niż jeden odcinek. No i tak. Przystań. Muszę dowiedzieć się czegoś więcej o tym budynku. Jak widzicie, pojawiła się przystań, ale nie jest ona dostępna i tak. Ona będzie dostępna dopiero po tym planie. Koszary. W bazie wojskowej są wciąż źródłem wielu spekulacji. Plotka głosi, że przeszkolono w nich sporą liczbę przyszłych szpiegów i wywiadowców. Ale to mnie oczywiście nie powstrzyma przed uwolnieniem Daisy. Cel. Uwolnić Daisy. No i tak się, taki jest cel. Oczywiście wiadomo, to Matt Tucker wszystko mówi, to co tu pisze, no, ale dobra. Jak widzicie, tym razem mamy pierwszą postać zapchaną, więc raczej, no, głupotą by było wybierać Garbusa. To by było bardziej strollowane chyba niż normalne, gdyby się tak dało. Ale się oczywiście nie da, bo jest zabezpieczone to. Jak widzicie,
Musi być miejsce jeszcze dla powrotu, no, dla osoby powracającej. I tak, oczywiście Daisy McFoster nic nie może robić, póki co na razie nie mamy z nią żadnej interakcji, nie możemy narzędzi dodać ani nic, ale możemy sprawdzić. Daisy McFoster. Tutaj jest oczywiście jej nazwisko po raz pierwszy, wcześniej jej w ogóle nie było, więc stąd pamiętam, że się nazywa McFoster. No i tak, oczywiście waga 111, siła 41, czyli tak jak większość wspólników tych przypadkowych, no. Ja wybrałem oczywiście tych najsilniejszych, dobra. No i szybkość to jakaś tam jest 115%, czyli szybsza od Matatakera. Kartoteka jakaś tam jest, ale mała. No tak, ojca o niej nie wie, ale żołnierze już jednak jakoś się dowiedzieli. No tak, umie oczywiście otwierać drzwi. Sejwy nie za bardzo, alarmy też. No cóż, przynajmniej jest coś. A, Matataker oczywiście się nauczył, ale wcześniej był. No, mieli sporo wspólnego z tego co widzę, ale dobra, to nieważne teraz. Tak więc, oczywiście, będziemy się zajmować no, włamem do. No, oczywiście, wiadomo, narzędzia. Wiecie, że ja nie pamiętam teraz. Znaczy nie, czekajcie, no chyba wytrych trzeba użyć prawdopodobnie, ale ja teraz nie pamiętam. Dobra, wezmę ten słabszy, znaczy ten już uszkodzony bardziej. No i tak. Nie wiem, bo ja nie chcę brać tego. Zobaczmy, kogo mamy dostępnego. Kurczę, nie mogę teraz tej mapy zamknąć. Słuchaj, Dawid Piącha. Czeka cię robota. No cóż, nie chcę tego Matamagu używać, dlatego że Matamagu czeka na specjalną okazję. Może Bruna bym użył? Tylko nie wiem, czy to mi nie spisze całego planu na straty. Szybkość. Nie będę brał tego, bo nie dość, że nie jest silny, to nic. To już wolę tego wziąć. A może tego? Nie, dobra, tego weźmy. No właśnie teraz nie pamiętam, jak zaplanowałem. Najwyżej w następnym odcinku to skoryguję. Idzie dwóch gości. Ten i ten. Matt Tucker dzisiaj nic nie będzie robił. Matt Tucker może Mattowi Tuckerowi damy wolne. Wolny dzień. Jak szybko jest sobie radzi, oczywiście ten gościu. Po co pytałem? A ten? Dobra, nie. Sami obiecy. Dobra, dobra, nie. Obydwaj muszą wziąć wytrych, niestety, ponieważ. No, ponieważ będą, no, wszędzie potrzebne. Dobra, a więc tak. Mattacker dziś się nie ruszy. Ewentualnie karty, ale nie wiem, czy karta wyjściowa jest potrzebna. Bawmy się w taki sposób, że po prostu, kiedy no, ona zostanie już, dojdzie już do samochodu, to wtedy, że on mi pokaże tą kartę. Dobra, a więc idziemy w takim razie. Jak widzicie, teraz mamy od razu zielone, już chyba coś takiego było w przypadku zdobycia karty wejściowej. Oczywiście był też wybór, żeby móc sobie więcej rzeczy pozbierać. No i tak, oczywiście, wiadomo. Tylko który gdzie pójdzie? Ten ma 110 prędkość, a ten ma 100% prędkość, czyli chyba ten co ma 100 prędkość procent, no to ten będzie tutaj. Ten co ma większą prędkość, to oczywiście będzie jeszcze uratować, znaczy uwolnić tamtą. Dobra, tutaj oczywiście te drzwi on musi otworzyć. To jest oczywiście wieżyczka strażnicza, której podobno można wyłączyć alarm, nawet trzeba wyłączyć. I nie pamiętam, czy coś tu jest do pozbierania, czy nie, tak więc będę musiał to, że tak powiem, sprawdzić i się przekonać już samemu, że za długo. Odejdziemy trochę. Otworzymy. Ciao. No, dzięki temu, że odszedł, to no, tu było trochę jeszcze miejsca. Dobra, tu strażnik, jak widzicie, wchodzi sobie tutaj. No i tak. Spróbuję otworzyć oczywiście. A, czyli dwóch kości tu musi być dla. Kurczę. Sezamie, otwórz się. Wiecie, dlaczego dwóch gości tu musi być? Bo jeden musi na dole kliknąć, a drugi na górze. Chociaż nie, jeden wystarczy chyba. Tak teoretycznie. Dobra, otwarte. Tych szafek chyba się nie da w biureczku. Nie wiem, czy coś jest ciekawego, czy nie. Jak jest, to chętnie skorzystam z okazji, ale. Tak, oczywiście strażnik tutaj nigdy nie wchodzi. Jakby co. On chodzi tylko do góry, więc trzeba w odpowiednim momencie tam być. Dobra, nie ma nic w biurku, fajnie. To chyba się nie da otworzyć, z tego co wiem. Ale już nie pamiętam, więc mogę sprawdzić. Dobra, nie da się. Oczywiście należy pamiętać, żeby drzwi były zamknięte.
Jeśli, dobra, tu teraz sprawdzę, jak widzicie, strażnika można powstrzymać. To jest żołnierz. Jeszcze w dodatku blondy jakiś. Dobra, nieważne. Wchodzimy, sprawdzamy sobie, sprawdzę sobie przy okazji, co jest w biurku. Czy jest w ogóle coś ciekawego w biurku? Jak nie ma, to przynajmniej. A tu się nie da nawet do tego biurka podejść. Ale on sobie normalnie. Fajna strategia. Nie chcesz, żeby ci złodziej zajął zawartość biurka, to ją, to przesuń szafkę. To kup sobie szafkę, która będzie blokować dostęp do biurka. Wtedy złodziej będzie musiał kicać, znaczy nie, będzie musiał pajacyki robić, żeby chyba się dostać do tego biurka. No cóż, można i tak. Dobra, nie będę tam się wypowiadał, bo się nie znam na tym. Dobra, nieważne. No dobra, czyli tak jakoś to wygląda. Tam się nie da do tego biurka w ogóle dostać. Do tego w tym biurku nic ciekawego nie ma. Aha. Źle. Dobra, zobaczmy, co jest na górze, bo już nie pamiętam, bo już dawno dość grałem w tą grę. Tak mnie kusi, żeby zajrzeć do tych biurek, ale domyślam się, że nic w nich twórcy gry nie umieścili. Źle, teraz już można tam wejść. I gotowe. Bierzemy teraz gościa drugiego. Cóż, jeden gość wystarczy do obu dźwigien, nie trzeba wcale dwóch gości mieć, tak więc o tyle dobrze. No i tak. On jest szybki dość, więc raczej nie będzie miał problemu z dojściem. On dojdzie szybko. Tak, sportowiec to jest, więc oczywiście, że sportowca wysyła się do miejsca, gdzie spacerują żołnierze, czy tam. Czy tam definiuje. Zaraz, jak się to. Żołnierze. No ale raczej prostą drogą, a nie krzywą, bo wtedy będzie długo szedł. Dobra, nie klikam bez przerwy, ja po prostu klikam. Co jakiś czas, o, ale, bo widzicie, jaka baza wojska, tu mamy czołgi, tu mamy jakiś budynek, jakąś flagę, dobra, jakiś tam, jakaś rzeźba żołnierza. Od tyłu akurat podeszłem, ale od przodu wygląda tak. Kurczę, nie widać. O, widzicie? To jest jeden z tych żołnierzy, właśnie, rzeź, posąg jednego z tych żołnierzy, który pilnuje. Znaczy nie, to jest jeden z żołnierzy Cytadeli Światła chyba, prawdopodobnie. Dobra, gdzie ja miałem pójść, bo ja już straciłem rachubę. Tak się wpatrywałem tutaj, że zapomniałem, gdzie idę. Trzeba tam iść. Tam jest przejście. Tutaj. On otworzył właśnie te drzwi. Tutaj jak się wejdzie, to się włączy alarm, więc trzeba poczekać. A co w tym czasie można zrobić? Zobaczyć, gdzie znajduje się Nick Bulldog. I tak, jeśli chodzi o Nicka Bulldoga, no to. Co ty robisz do jasnej, ciasnej? Nie zdążymy chyba przejść, więc trzeba poczekać. Poczekam chwilę, aż strażnik se pójdzie i wróci. Widzicie? Spotkanko by było, więc trzeba poczekać. Dobra, wraca strażnik. O, no totalny paraliż gra dostała. Aha, gra już nie zdąży. Nie można kliknąć, bo wtedy źle będzie. A może by tak Takera? Nie. Mataker by tu nie wiem, czy by mógł pomóc, ale właściwie mógłby pomóc. Chyba Matatakera będzie trzeba tu wysłać. Bo normalnie ja tutaj nie zdążę w inny sposób. Dobra, Mattacker w takim razie musi się tutaj dołączyć niestety, ponieważ zbyt długo im zajmuje wszystko.
No, zamknęły się wreszcie drzwi, żeby nie było, żeby uniknąć bagowania się. I tak, cofam. Tymczasem. Ten już może wyjść. Iść do góry. Mataker, ej, ej, ej. I to jest bardzo dobrze. On idzie tam. O, i w tym czasie Matt Tucker może już zająć się, że tak powiem, kliknięciem tej dźwigni. No i tak. Tymczasem muszę cofnąć niestety trochę, tak aby ten gościu był w miarę blisko tej dźwigni, żeby jeszcze dłuższy czas był przejścia. Matt Tucker oczywiście po kliknięciu jest, tak więc można przeoczyć się na tego gościa. Oczywiście drzwi są, nie trzeba ich otwierać przy pomocy narzędzia. No i tak, kiedy alarmy są wyłączone, to można bezpiecznie wejść tutaj. No i tak, najlepiej już wcześniej wycelować, gdzie się chce iść. Tak, tutaj oczywiście tak wygląda, oczywiście w środku to miejsce. Nie wiem, co to, jakiś ich przydrożny reaktor, czy co. Mają tutaj zasilanie pewnie, albo coś. To jest wieżyczka, w której oczywiście schowana jest, no, ta. Jaki tam Daisy. Kobieta Matta Tuckera. Tak. Dobra, idziemy. Oczywiście wiadomo. Tutaj wchodzi czasami taki jeden strażnik i ja chyba zapomniałam o tym, że te drzwi trzeba. A, nie, nie zapomniałam. Jest, wszystko jest pod kontrolą, jak mówiłem. Te drzwi trzeba otworzyć, bo są zamknięte. Tu chodzi żołnierz z jakąś dziwną twarzą, ale dobra, nie kwestionujmy odmienności. No i on tu czasami dłużej stoi, więc dzięki temu można się przemknąć tutaj obok niego, ale nie jest to wcale takie proste, jakby się mogło wydawać. No i idzie, 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 idzie. Tak, tego planu jak widzicie nie robię w ćwiartkach. Ja go robię po prostu, żeby zrobić, czy jakoś tak, dobra. A, już wiem o co biega. Muszę poczekać tutaj. Dobra, spróbujmy, może się uda. On tam czeka. No, i tu jest domek, do którego trzeba otworzyć drzwi. Oczywiście ja nie wiem, czy mnie zobaczy, więc wolałbym chyba nie ryzykować zbytnio. Najpierw trzeba podejść tutaj chyba, jeśli zdąży się oczywiście. No, i czekamy. Jak widzicie, on sobie tutaj sterczy. O, poszedł sobie już. Więc mogę bezpiecznie teraz zająć się otwarciem drzwi. A, on jeszcze tu zagląda, czyli jak widzicie, trzeba poczekać, aż on sobie stąd pójdzie. Chwila, bo teraz to ja mam zagłoskę, czy mnie zobaczył? Ja tu poczekam. Co to, to nie. Nie ma tak łatwo. Dobra, już mogę bezpiecznie podejść. Ale w takim razie teraz otwieramy tu. Tak, on pilnuje pomieszczenia. Drzwi on nie pilnuje chyba, tylko pomieszczenia. Tak więc, jeśli bym na przykład coś to nie zdążył, na przykład albo coś, no to otwieramy te drzwi. I idziemy. Najlepiej byłoby zdążyć teraz tutaj, zanim on skręci. O, widzicie, teraz zdążymy. I tu poczekamy sobie. I tak to wygląda. Są dwa punkty, w których on może zobaczyć albo
kiedy stąd pójdzie tutaj, albo kiedy stamtąd przyjdzie tutaj, więc nie wiem, kiedy najlepiej, no, jak najszybciej wtedy trzeba iść, bo kiedy on zobaczy, że jest puste, no to wtedy może włączyć alarm, więc trzeba uważać. Dobra, tymczasem. No cóż, myślicie, że się przełączę na nią, co nie? No cóż, zobaczycie ją, jak wygląda w grze, ale w następnym odcinku. W tym odcinku nie będę tego pokazywał, dlatego że już długi odcinek, a nie chcę, no, żeby odcinek trwał wielotematowo, no, żeby nie był to, no, zbyt długi odcinek. No, już bank przeszliśmy, więc wystarczy. Koszary zostawię sobie na następny odcinek. Tylko chciałem was wprowadzić do tego, to jest najkrótszy plan, więc dlatego, no, już prawie cały będzie gotowy, ale jeszcze nie do końca, bo jeszcze trzeba sprawdzić, czy ten początek jest dobrze i tak dalej. No, a jak tutaj, no, drzwi są zbugowane, więc raczej strażnik mógł zobaczyć, że, no, że ktoś tutaj stoi, więc to, no, i że są drzwi otwarte, tak więc, no, powodzenia wszystkim gościom, którzy teraz ten plan by wykonywali. Ale to tyle. Zapisujemy tutaj plan. Oczywiście ja zapiszę jako plan 15, tak? Plan 15. Koszary. Tego nie będę dzielił na części, więc będzie w całości. Dobra. A więc to by było na tyle. Jeszcze raz dziękuję wszystkim serdecznie za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Na razie, cześć. Pa. No i pozdrawiam.